Witam was wszystkich bardzo serdecznie i kontynuujemy nasz odcinek serii Let's Play Shadow of the Chosen. To już będzie ostatni odcinek, w którym po prostu my zostaniemy na Justice Island. Teraz będziemy praktycznie mieć fakultatywne tutaj przyjeżdżanie i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, więc to jest, skoro jest już nasza ostatnia ten, już jesteśmy przygotowani. My wracamy do Mary. A, takie info. Pamiętacie, kiedy on mówił na temat od której do której działa? Od godziny 8 do 9 wieczorem. Timer, który mówił od rana, to chyba możecie sami zrozumieć, od której do której będzie działał ten. No ale dobra, my wracamy do naszej cipki. Tak, nie możemy iść, ale ja chcę z tą zostać do wieczoru. I od razu... I jako ostatni raz pójdziemy do tawerny. Wydajemy 500 oczywiście. Szkoda do cholery, że po prostu sytuacja, którą będzie, że po prostu nas rozdzieli, ale po prostu nie możemy ją wziąć ze sobą. Okej, oczywiście jest już 8. Jesteśmy gotowi, żeby po prostu iść. Po prostu wyjechać stąd. Okej, ja chcę sobie sprawdzić, zanim zaczniemy, jakie nasze zdrowie. Excellent, perfect. I potrzebuję sprawdzić, czy mamy to. Perfect. No to jesteśmy, panowie, gotowi. Oczywiście my idziemy od razu do tego inżyniera. I po prostu poprosić go o płynięcie. No, szkoda, było naprawdę fajnie było na Justice Island. Bo taki klimat tych statków i to wszystko po prostu jest magiczny. No ale dobra, oczywiście my zakładamy, od razu założymy na siebie, będziemy mieć miplon. Musimy zdjąć oczywiście naszą tunikę. I ją zakładamy. Wiem, że to jest naprawdę ciężkie, jak widzicie, w tym nawet nie można biegać. No i idziemy pod wodę. Oczywiście, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Na wszelki wypadek macie antidotum. Nawet jeżeli macie to, to już nie potrzebujecie. Wynosimy się stąd. Oczywiście wrócimy po nasze rzeczy. Okej. Tak, z tej ciekawości, zanim my tam pójdziemy... Cały czas mnie zastanawia tą sprawą z tą Mary na tej broni. Czy ja nie znajdę... tego kawałku, który będzie mi po prostu potrzebny, wiecie? Ja chyba zrobię ostatnie kółko. Jak widzicie, już działa portal. Ale ja tak z kupi ciekawości utracę tam kilka sekund gry, żeby po prostu to sprawdzić. Czysto, 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 czysto. Nie, nie ma. Albo może po prostu się aktywuje to o wiele, wiele później. No, ale na razie my to, panowie, wynosimy się. Okej, musimy powiedzieć też, żeby wypierdalały stąd. Oczywiście sprawdźcie wasze życie. Niestety jest na good. Powinniście po tym, jak uciekniecie stąd, być prawie martwi. Trzymajcie szczęście, żebyście nie zginęli. Żebym nie zginął, to prawdziwie. Okej, no to uciekamy stąd. Portal aktywowany pod wodą. Jak widzicie, rybki płyną. To jest trochę głupie. No i zostaliśmy wciągnięci przez kukulkana. To czy przeżyliśmy? Przeżyliśmy. Od razu, widzicie, nasze zdrowie jest praktycznie prawie zero. Od razu bierzemy Coma Potion. No i wróciliśmy do normy. Okej. Okay. No jak widzicie, jesteśmy w Dominikana. Coś oni mówią na temat tego, Kukulkana. Że oni po prostu musimy zostać poświęceni. Dlatego mówię, żebyście oszczędzali jak najwięcej tych potion z do Kukulkana. Bo to będzie wam naprawdę potrzebne. Jeżeli jesteście gotowi, to praktycznie sobie tylko idziemy. Jak widzicie, niestety my nie możemy się nawet ruszyć, bo to wszystko idzie manual automatycznie. I widzicie, wszyscy na nas się kurwa gapią.
Jakby kurwa nie wiem co widzieli. Dobra, my trochę przyspieszymy tam, za długo nie będziemy się z tym paplać. Okej. I tak dziwne, że on mu nie jest ciężko w tym chodzić. Okej. No i jesteśmy już gotowi. 8 godzin później. A, bo musi się aktywować, to tak, zapominam. Okej. Okay. Jak widzicie, już nam została... Kukulka mówi, że już jest żyjem. Że musimy zostać poświęceni. Ja na razie zdejmę to gu... A, nie mogę nawet go zdjąć, super. Ale chcę to sprawdzić, czy nie mogę. No nie mogę na razie, płyniemy w taki sposób. No i od razu wychodzimy. Okay. Jeżeli wzięliście... O, takie info. Przed wejściem od razu weźcie kłomakę, jeżeli macie 0. Jeżeli macie 0, to przeżyjecie. Jeżeli macie mniej niż głód, od razu pierwsza śmierć przy pierwszym teleporcie. Wchodzimy. Jakieś dziwne dźwięki. Tak dziwne, że on się nie męczy w tym ciężkim. Ale widzicie, że są trzy dziwne godziny? Północ, 16 i godzina 8. Trochę śmieszne, nie? Praktycznie 8 godzin, zanim się aktywuje portal. Okej, okay, dżungla. Od razu bierzemy Komakę Potions. Chyba, że teraz nie tracę punktów. A nie, tracę, jestem pod Potions. Dobra, używamy od razu Komaka. No i easy. Przeżyliśmy. Już na nas się... Patrzcie już, co ona zaczęła gadać. Wiem, że to jest śmieszne. No i dopiero teraz zadziałało wszystko. Okej. Okej, tak dalej, tak dalej. Tak sobie poczytajcie na spokojnie. No. Okej. Okay. No to trzeba teraz, na razie my wracamy sobie do naszego przyjaciela Snake'ego. Ale jak widzieliście, udało nam się wrócić. Na szczęście już mamy i po prostu będziemy potrzebowali masę żarcia. Ale my zanim po prostu wrócimy, ja na chwileczkę chcę iść do tego, stąd wyjść. Okej, okay, jest, teraz się chwilowo ociężali. No i teraz się zblokowało. Oczywiście ja teraz mogę zapisać na spokojnie. No i wracamy do naszego przyjaciela. Okej, okay, tam mamy z Daniel Hawk. Na szczęście mam masę czasu, myślałem, że zajmie wiele dłużej. Jako w tym, a jest dopiero June. No 3 miesiące na razie minęły. Okej, okay, oczywiście rozmawiamy z nim, że zrobiliśmy tom. Oczywiście mamy wszystkie te. A, Tiff. Mówi na temat tego, więc on też już o tym wiedział, że tak będzie. Że po prostu robiło kółko. Okej, okay, widzicie, od razu się pyta, czy byśmy udało nam się znaleźć to wszystko. Co po prostu dlatego się pytał, żebyście znaleźli te rzeczy, bo będą po prostu daje nam za to rewolwer. Nie wiadomo skąd do cholery tak prawdziwie się znalazł. Jako w tym. Oddajemy mu drugie, co byśmy znaleźli tą palącą. Co po prostu za to dostaniemy książkę. To rozumiecie, dlaczego ja chciałem specjalnie znaleźć te dwie rzeczy, co są praktycznie krytykalem gry. Czyli nie jest obowiązkowe, ale podkreślam, że... Okej, tutaj mamy jakieś chopery do strzelania do naszego rewolweru. Widzicie, skąd do cholery tu się znalazł z XIX wieku rewolwer? Śmieszne, nie?
No ale dobra, nie będziemy na temat tego gadać. I tutaj mam jakąś kartkę, że z roku 1789, które tak prawdziwie mówi jakby o rewolucji francuskiej. Ale to wszystko sami się dowiemy o wiele później. Kurwa, książka napisana praktycznie 130 lat później. No ale dobra, my musimy wrócić na okręt na razie. I wam dam dobrą radę. Jeżeli nie macie pieniędzy... A, tak, to teraz to sprawdzę. A nie, jeszcze nie działa. Bo zapomniałem, że tam będzie taka jedna sytuacja, którą będziemy musieli zrobić, ale to dopiero później. A na razie biegniemy, biegniemy. Będziemy musieli dostać się na okręt, to jedziemy do Jan Stevenson, opowiemy mu na temat sytuacji i od razu pojedziemy do naszej cipki, żeby ją odebrać po prostu z wyspy. Oczywiście pamiętajcie, że macie też jedną sprawę, którą musicie załatwić z tymi, z Helen, którą jest za temat Pirate Saga. Znowu i tak chcą ze mną walczyć, widzę. Nie chcę się z wami bić. Ale tak na info wiem, co zapomniałem zabrać stamtąd. Amunicję. No ale dobra, nic się stało. Będziemy na razie walczyć normalną bronią. Okej. No i nasz piękny okręt Mainfang. Ile minęło czasu, od kiedy myśmy byli i jedzenie? Ile zostało na okręcie? No, mało. To nie jest dobra sytuacja, ale my na razie musimy stąd Belic. Perfekt. Na chwileczkę poczekamy w Belic. Dam wam dobrą radę. Zapełnijcie się jak najwięcej żarcia. Bardzo się wam to przyda. Więc od razu idziemy do store. Ile macie żarcia? Wykupuję od was tony. Potem zrozumiecie, dlaczego to robię. Bo jest taka informacja, chyba nawet czytaliście to w grze wcześniej, że Pi mówi, że oni, gdybyśmy kiedyś wrócili, on odkupuje żarcie. Katakaska? Czy on szybsze teleporty? Niestety nie. No dobrze, no to my panowie płyniemy stąd. Mam na razie masę czasu, będziemy musieli tam. Tam jest praktycznie wyspa pod koniec, ale ja muszę pojechać na chwilę do mainu. Poinformować na temat sytuacji Janowi. Właściwie na tej można zrobić naprawdę masową fortunę na takiej sprzedaży. KP Perlas, Blue Wind. Tutaj my jednak przeczekamy se w kabinie tym razem. Szkoda, że nie mamy naszej dziwki, co mogliśmy sobie porobić, tej naszej Mary. Tak, chcę się przespać do rana. 20.10 będzie perfekt. 10 rano. Oczywiście na wodę i od razu wchodzimy tutaj. Idziemy do store. Od razu, nie bawimy się nawet. I ładujemy się w pełne żarcia. Pełno. Kupujcie ile można. Zapełnimy trochę rumu od razu, skoro jesteśmy w tym... Jak widzicie, jesteśmy w chuj hajsu. Okej, okay, perfekt, ale jest o wiele, za chwilę zarobimy o wiele więcej. Okej. Okay. My oczywiście teraz musimy iść do Jana. Oczywiście przed drzwiami zapiszę. No to idziemy do drzwi. Co chcesz? Nie, jestem pełny. Okej, okay, oczywiście zapisujemy przed wejściem. I idziemy. Okej. Okay. Oczywiście mu opowiadam na temat tej sytuacji, że tam byliśmy. Widzicie, wszystko się wyjaśniło, że zrobiliśmy mu wizytatę, znaleźliśmy Nathaniela. Okej. Mówi na temat tych, jak zrobił Jack Sparrow. To trochę długa historia. Okay.
No i teraz po poinformowaniu go możemy wrócić na wyspę, tak jak obiecaliśmy naszej czerwonej Mary. Okej. Widzicie, on praktycznie nam nic nie mówi, tylko mu opowiedzieliśmy tą historię. Wypierdalaj. Że to sprawdzę tak z ciekawości, czy wszystko z Gucią. Jak widzicie, nas się oburzył. Ale jak widzicie, teraz możemy ten... Okej, nie wiem gdzie poszła nasza tam... Danil. Ale mnie to nie obchodzi. Zasejwuję i płyniemy z powrotem na Justice Island. Mamy tam masę rzeczy jeszcze do roboty. Kurde, mogłem się teleportować, co się tak bawić. Kurwa, po co wchodzę do miasta? No ale dobra. Wychodzimy stąd. My oczywiście mieliśmy jechać z Mosquito Coast. No i popłyniemy stąd od razu na górę. Jeżeli się nie mylę... 38 tysięcy. Na szczęście, kurwa, zbieraliśmy tyle tych teraz pieniędzy, że... Pff, panie. Okej, ja chcę coś przypomnieć na chwilkę. Musisz sprawdzić koordynację. Nord 24-21. Okej, to jest niedaleko stąd. Jak widzicie, to jest praktycznie na samej górze 24-21. Więc ja po prostu podpłyniemy. 24-21. Już prawie jesteśmy. 24-21. Okej, mamy już prawie 22. Teraz mam... O kurwa, 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 kurwa. Nie, 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 nie. Tylko nie sztorm. Proszę was. Już po prostu tego nie wytrzymałbym. Okej, 24-21 to jest tu na samej górze. 24-21. Powinniśmy mieć tutaj... No właśnie. I dojechaliśmy, panowie. Jak widzicie, już stąd możemy zobaczyć tą piękną wyspę. Wszystkie z City of Abandoned Ships. No i oczywiście Mor. Tak jak obiecaliśmy, przyjechaliśmy po Mary. Od razu Danil. Patrzcie, od razu chcę do niego wybiegnąć. Ale pewnie by, gdyście mieli własną żonę, też by byłoby tak normalnie. Okej. O! Siema! Oczywiście. Oczywiście nie próbujcie go skłamać. Oczywiście witaj, tak jak o tobie obiecaliśmy. Oczywiście, o co chodzi z Ole? Dowiecie się o wiele później. No i mamy naszą Mary, kochanie. O, cały czas nas czeka, mówi. Myślę, że wszyscy zginęliśmy. Okej. No i od razu, jak widzicie... Nasza cipka chciała się zobaczyć z nami. Oczywiście my idziemy tutaj. Kurwa, miałem zrobić ważną sprawę. Zaraz to sobie zrobimy. A, nie mogę się z nim spotkać? A, bo się ten zaciął. Albo nie, muszę najpierw pojść do Nathaniela. Albo do niej. Ja już teraz nie pamiętam, gdzie ja muszę iść. Czy do Nathaniela, czy do niej się spotkać. Dobra, my idziemy do kabiny na razie. Oczywiście musimy jeszcze odebrać nasze rzeczy. Okej. Widzicie, od razu się pytałem, jak tam. A mówiliście wszyscy, że zginąłem. Teraz się oni na szczęście nie martwią, nie musimy mieć żadnych haseł ani coś takiego. Oczywiście idziemy do kabiny. Musimy... A, nie, to jednak nie musimy iść do kabiny. Musimy się spotkać chyba naprawdę z Nathanielem najpierw, prawda? No dobrze, no to czeka na spływanie.
Jeżeli się kurwa okaże, że niepotrzebnie, to się wkurwię. Jest godzina 23 w grze. Ale ona jej nie ma, patrzcie. Ale dobra. No to my płyniemy do Nathaniela. Oczywiście on już nie jest daleko. No i będziemy musieli potem odebrać wszystkie nasze rzeczy, które zostawiliśmy w skrzynce. Ciekawe kurwa, jak ja to wszystko wezmę. Ale według mnie, mając tych wszystkich oficerów, powinienem dać sobie radę. A jak nie, to się sprzeda. Jako u tego. U sklepikarza. Czyli jak to się namówi. W sklepie. O, będzie prostszej. Okej, muszę odebrać też moje wszystkie kulki, kurde. Mój zajebisty pistolet. Gdzieś... Okej, oczywiście my już jesteśmy blisko. Tu zwolnię tempo. Okej, no i wreszcieśmy do niego. No. O, już od razu słychać po głosie. Już mamy jako w tym. Nie ma tak, Nathaniel wrócił do własnej żony. No i znam mam tą zajebistą muzyczkę. No to byłoby normalne. Chyba też gdybyście nie dzieli się, tak by się stało. Niestety... O kurde, zawsze koniec nam... A widzicie, jak się wystarza, jako w tym... Tam sobie poczytajcie na wszystko. A jako w tym... Teraz musimy po prostu wyleczyć go. Patrzcie, jakby się wymłodziła. Okej, no i teraz musimy się po prostu stąd wydostać. Jak widzicie, teraz z Justin's Island... I musimy jeszcze się spotkać. Jak widzicie, od razu Daniel wróci wszystko tego. Jednak naprawdę miłość niektórych osób nigdy się nie kończy. Naprawdę to są piękne historie. Które czasami nawet mogą przychodzić. Oczywiście już widzicie, Daniel ma już jest jako z, razem z Nathanielem, ale kurwa, on naprawdę teraz okropnie wygląda. Jak widzicie, przedtem w Piraci z Karaibu wyglądał o wiele młodziej, o wiele lepiej. Szkoda tylko kurwa, że nie mamy teleportu, bo by mi ułatwiłoby mi masę roboty. A tak niestety będę musiał jeszcze kurwa pływać jak debil. Na szczęście niedaleko musimy płynąć. Odpłyniemy po drugiej stronie. Już stąd widzę, gdzie jest wyjście. Musimy spotkać się jeszcze z admirałem i musimy się spotkać jeszcze z naszą cipką. Gdzieś z Mary, przepraszam. Ja nie wiem, dlaczego ją nazywam cipka. Może bo jej twarz wygląda jak fajna cipka, albo chce cały czas być ruchana. Ale dobra, bez takich numerów. Okej. Oczywiście... Kurwa, aż mi głowa boli tak patrząc, cały czas jako my się ruszamy w tą i z powrotem. Ale nie przyspieszę, wolę po prostu w taki sposób płynąć. A my już prawie doszliśmy do 30 minut rejestracji, więc też się pospieszę. Ale ja chciałbym po prostu wszystko zakończyć, całą tą wyspę w tym odcinku. I tak powiem wam wprost, że ja będę musiał wrócić. Nie powiem kiedy. Bo jeszcze nie wiadomo, ale będę musiał wrócić. Tylko tak powiem. Żeby to było oczywiście jasne. Okej, idziemy do admirała. Od razu na szybko. Ja zapiszę, bo nie chciałbym, żeby mi się skraszowała gra w takim momencie, gdyż już mam długie nagrywanie. A mówi wróć jutro. Ale i tak zapisz. Okej. Znowu gra mi się skraszowała, ja już nie wiem co zrobić, ale dobra, no. Musimy iść do Mary, bo niestety, jak widzieliście, nie możemy wejść do tego. I tutaj będzie nas niestety czekała, no, niezbyt miła niespodzianka.
Od razu jak widzicie, jako w tym. No, musi być trochę na speedziem. Okej, okay. No i porozmawiam z Mary. Musimy porozmawiać, co się stało? Kto to jest za kurwa na okręcie? Już myślaliśmy o Daniil, a się okazuje, że o Helen. Co niestety jest taki... Tam może była, to powiem od razu. Sytuacja jest taka... No oczywiście pocałunek. Sytuacja jest taka, nie możemy mieć ją w oficerce, dopóki z nami jest Helen. Tak jak nie możemy mieć Helen, jeżeli jest Mary. Taka niestety gra. No ale nic się nie stało. Okej, jest, tak jak mówiłem, już noc, co sam możecie poczytać. No i niestety... No i od razu mamy scenkę cenzurowaną. Szkoda, że jest cenzura. No ale dobra, jak widzicie, jest tutaj problem. Okej. Okej, moja kochana. Oczywiście, że nie zapomnę o tobie. Jak widzieliście, Mary nie chce nas zostawić, ale niestety nie wejdzie z nami, dopóki mamy Helen. Oczywiście, jak zobaczę, czy teraz działa to sprawa z bronią. Nie. Nie działa niestety. Może to jest jakiś błąd gry, może się to zdarzyć. Ale jeżeli ona nie dostanie broni, to mi będzie trochę szkoda, ale nie będę też lamentował. Też nie minęło tak prawdziwie 20 dni, od kiedy myśmy zażądali broni. Żeby on nam zrobił. No ale dobra. My od razu przywołamy kilka spraw, co musimy zrobić. Chodzi mi o border. A, nie mogę ją wycofać, super. Nie mogę w ogóle wziąć borderów. O kurwa, no to tu jest problem teraz, bo ja mam za dużo kilo na sobie. No dobra, my idziemy do admirała. A, nie, czekajcie, muszę się cofnąć. Ja muszę ten... Muszę oddać mu tą... Wiecie, o co chodzi. Tą bluzę po prostu. Okej. Siema. Okej, jak widzicie, dostaliśmy toolbox. Ale też niestety dostaliśmy tę złą wiadomość, że jeżeli chcemy jeszcze raz pływać, będziemy musieli mu zapłacić 500 tysięcy... Pezos. Ale to chyba nawet byście się nie zdziwili. Okej. Ale etam. Czasami nawet pływać tą pod wodą będzie naprawdę warto, ale ja będę musiał to raz skorzystać. Okej, my sobie schodzimy oczywiście. Mam jeszcze trochę do rzeczy do roboty. Najwyżej, słuchajcie, z transportem do okrętu ja sobie szybko to przeskoczę, sam to zrobię. Najwyżej wtedy zatrzymię rejestrację, ale na razie z tym nie będę się bawił. Na razie my musimy iść do admirała, poinformować go na temat sytuacji i porozmawiać na temat Daniil, czy wszystko jest ok. Jak widzieliście, kurwa, ta cipka nas naprawdę kocha. Ale chyba nawet on, jak widać po zachowaniu. Ok, my oczywiście idziemy do tego. O! Jest też drugi. A! Zamienić się? Okej, jak widzicie... Dziękuję. Widzicie, po podwójnej cenie. Tak, mam. I tutaj jest właśnie problem, że ja nie pamiętam, ile mam ze sobą. Sorry. Ile mamy? 1200. Najlepiej mu sprzedać po... O kurwa. No to mam kłopot. Czekajcie, spróbuję wyjść i wejść ponownie. Może to jest bug po prostu. Ja chciałem mu nacisnąć. Nie, jest bug. Szkoda, bo chciałem pieniądze zarobić. Okej, rozmawiamy z nim.
Okej. No i od razu mamy następnego oficera, który będzie nam chwilowo potrzebny. Bo na razie i tak go nie mogę kozać. Szkoda kurwa z tym żarciem, bo chodzi o to, że mogliśmy mu sprzedać po naprawdę bardzo wysokiej cenie. O to chodziło, panowie. No ale dobra, no nie można pojść wszystkiego od życia. Teraz powinien już mieć zaktualizowany. No właśnie. Steven Dockson, jak widzicie, on nie ma do nas szacunku. Ale jest, kurwa, patrzcie jakie staty, aż chciałbym mieć takiego oficera. Czy ja mogę teraz założyć do border? No właśnie, nareszcie działa. Okej, no to tutaj już mamy zakończone wszystko, jak widzicie. Teraz musimy ich po prostu stąd zabrać. Okej, jak widzicie, chyba tutaj mam już wyjście na mój okręt, prawda? Tak. Słuchajcie, ja do was wrócę, jak tylko załaduję cały okręt tymi mazgrołami, które mam. No i zobaczymy się za chwilę. Dobrze, już jestem, panowie. Nie, kurwa, mnie to bardzo długo mnie zajęło rozładowaniem to. Ale postanowiłem, że zanim opuścimy jeszcze wyspę, dlatego że za chwilę powinien dostać moją broń. Ja jeszcze ostatni raz się prześpię z Mary na wyspie. I po prostu stąd odpłyniemy. Chodzi mi o to, że ja przed odpłynięciem chcę po prostu sprzedać to całe żarcie, które mamy, bo 1000 to jest troszeczkę dużo. A jeszcze to jest bug, jak widzicie, jako z kukulkanem, a powiedzieli już byśmy to dawno zrobili. Okej, do wieczora. Oczywiście pójdziemy jeszcze do tawerny. Wiem, wolę po prostu tracić tak troszeczkę jeszcze czasu przed odejściem z tej wyspy, ale ja po prostu chcę mieć wszystko po prostu zrobione. I tak jeszcze raz tą sprawę z tym to, co ja myślę. Okej. My wracamy do naszego znajomego, co miał nam wykuć broń. Już 20 minut minęło. Nadal Wind of Change. Jeszcze nie? Kurwa. Minęło już 20 dni. Co się stało? Czekajcie, zobaczmy na chwileczkę na internet na tym. Justice Island. Kiedy ja zamówiłem tą broń? Activate at midnight. 23. To znaczy, że ja muszę odebrać ją 13. Za 2 dni. Ale ja po prostu nie mogę tak długo czekać, no. Wiecie co, odbiorę tą broń, jak tylko po prostu przyjedziemy ostatni raz po Mary. Jako w tym, wiecie? Nie będziemy się po prostu tym bawić, ale na razie my wracamy o zładować to żarcie, bo teraz w teorii po restarcie, dzień później, powinna nawet opcja dialogowa się po prostu uspokoić. Okej, World 10 Augustine. No to coś jest nie tak. Coś się chyba zbugowało w grze, bo powinien on mi powiedzieć, że mam dalej żarcie na sprzedaż, a nie działa. No dobrze, no to wiecie co? Wypływamy stąd, nie będziemy czekać. Dokończmy nasze sprawy. Ok, jak widzicie tutaj te prawdziwe są. A, jest tylko South i North. Jak widzicie, nie są widoczne. Ale są praktycznie jest bardziej bliżej. No to my po prostu stąd już wypływamy. Musimy dostarczyć. I ty wy mówicie, że to jest South. To był bardziej North. Musimy podpłynąć, panowie. O kurwa. Huragan, że się trafił nam. My zwijemy żagle. Szybciej, żeby się uspokoiło to kurwa. No, nareszcie. Okej. No i musimy podpłynąć do ku przy Kukulkana, żeby po prostu dostarczyć to główienko. Czyli, przepraszam, nie główienko. Musimy dostarczyć Nathaniela, żeby został uleczony.
Mamy piratów, co mam was w dupie. Nie chcę mi się z wami bić. A, sami przyjechali. Bajerowsko. What the fuck? Przecież miało być ich kurwa ten. Było napisane, że był tylko jeden, nie czterech. Chyba, że coś jest czegoś, czego nie wiem. Ale dobra, myślę, że zwijemy bez żadnego problemu. Mamy kurwa zajebisty wiatr. Okej, okay, kamusze, katoszkę, Bay of Peril, to jest troszeczkę za daleko. Odpływamy stąd. Ja nie pamiętam wszystkich. Kozumel była tutaj, tam było Belic. A, mogliśmy przy katusze. Kołów, byłoby szybko. No ale dobra, płyniemy. Musimy dychać do na razie do Belic, a stamtąd do Amatik. Amatik Cove i oczywiście idziemy poeksportować naszych dwóch przyjaciół. Okej. Oczywiście zostawimy Ole, nas nie obchodzi na razie, chcę rozbudować go i włożyć Nataniela, co niestety nie mogę. No dobra, wy dwie, idźcie ze mną. Okej, tutaj mamy wyjście. Kurde, ja już nie wiem ile nagrywam, panowie, więc pewnie za chwilę ja zakończę. Pewnie już prawie są pół godziny. Jeżeli za dłużej, to przepraszam, jeżeli krócej, to przepraszam. Jeżeli perfekt, to naprawdę jestem zadowolony. No ale po prostu ja mówię wam, nie pamiętam. I nagrałem, bo nie włożyłem stopera w telefonie. Ale dobra, biegniemy. Muszę pamiętać, że ja muszę odebrać trochę rzeczy z skrzynki, tak jak na przykład kulki do pistoletu. Okej, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Nie ma tak dobry sport. Okej, siema kukulkan. Okej, i tutaj skręcamy oczywiście. Jest July, więc jesteśmy naprawdę dobrze czasem. Okej. No jak widzicie, już tutaj mamy Nataniela gotowego. No to rozmawiamy z nim. Potrzebuję twojej pomocy. Jeden księżyc. Okej. Okej, no to oczywiście musimy poczekać jeden dzień. Nikt niestety nie może widzieć. A, miesiąc, nie jeden księżyc, pomylił się. Okej, no to mi się pojebało. Our Centurion, znowu wraca ten sam okręt. Okej. Tylko dlatego, że cię respektuję. Okej. No to idziemy. Musimy, jak widzicie, zostawić tutaj Nataniela na jeden miesiąc. Jak to mu powiedział, ani na jeden księżyc. Musimy zabić Jacoba, jak dostaliśmy wiadomość, jak czytaliśmy, jako w aktualizacji. No ale my wracamy sobie na razie na spokojnie na okręt. Jacob nie jest prosty do zabicia, powiem wam to od razu. Jest cholernie trudny. Ja mam nadzieję, że mi wystarczy z czasem, bo ja będę musiał chyba znaleźć jakiś lepszy okręt niż Like Sebek, który mamy. Nie wiem, może jakiś Polakre, albo po prostu jakaś fregata, albo korweta najlepiej by było. I tak mamy dobrego oficera, co robi wszystko zgodnie z planem. Dobra, panowie, słuchajcie, ja wracam na okręt i zakończę odcinek. Nie wiem, czy jest krótszy, czy dłuższy.
Ale już to mówiłem, więc nie chcę się powtarzać. Jak poszło, to poszło. No i tak dalej, okej. Oczywiście idziemy, 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 jesteśmy już blisko. O, zablokowaliśmy się o coś, o jakiś kamyczek. Okej. No i jesteśmy. Okej, ja zanim ten jeszcze to wejdę do kabiny, zabiorę najważniejsze rzeczy, o których mówiłem, to jest chodzi mi o amunicję, którą bez amunicji nigdzie nie pójdę. Oprócz masy broni, które mamy, co bym musiał chyba którejś z nich, to jest shotgun revolver. Trzy pistoletówka, ładna. Ale ja jej na razie nie będę jej używał. Okej, ja chcę moje z powrotem Milano. To mi nie jest potrzebne. Jak widzicie, kurwa, 3000, prawie 500 gold dublonów mamy. Ja chcę ammo. Gdzie jest ammo? Jeden z tych mi jest potrzebny, bo ja muszę przywrócić. Tu mogę zrobić inny spawolnaźnik, nie będę wykorzystał. Oczywiście muszę wziąć potion, co już wezmę z sobą 20. 30 eliksirów wezmę 5. To już mi nie są potrzebne. To mogę wziąć wszystkie, to zostawię. To na razie potem wyjaśnię w następnym odcinku, o co chodzi z tym. Ale ja chcę ammo. Gdzie ammo? Jakieś kawałki meteorytu. Nie wiem, co potem wam też wyjaśnię, po co one służą. Okej, ale ja chcę do cholery large pearl. Będą mi potrzebne 10 na razie ze sobą. Oczywiście mamy tutaj cartridge, co ja już wezmę są 20. Wezmę tych oczywiście 50. I brakuje mi gdzieś jakiś kulek. Okej, tutaj mam jakieś boksy. To nigdy nie zrozumiałem dokładnie, po co one służą, ale trzymam je. I tych, jak widzicie, mamy masę. Bierzemy oczywiście 50. Okej, no to jesteśmy chyba gotowi na zakończenie tego odcinka. No to jak powiedziałem, panowie, kończymy po prostu ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Oczywiście nie był nudny. Oczywiście subskrybujcie na kanał, jeżeli wam się podobało. Jeżeli nie, to zawsze łapka w dół. Nikogo nie zmuszam dawać łapki w górę, ale po prostu mnie to bardziej motywuje, żeby nagrywać tę serię. A weźmiemy normalny muszkiet. Nie użyjemy tego drugiego chwilowo. Jako w tym. Cały czas po prostu się przyzwyczaiłem okropnie do tego. Okej. Wiem, że ten jest lepszy. No dobra, ja dziękuję Państwu za uwagę. No i zobaczymy się przy następnym odcinku. Siemanko!